Pierwsza gra od bardzo dawna, w której spędziłem już ponad 60 godzin. Po prostu mi się to nie zdarza i zazwyczaj mknę przez kolejne produkcje, żeby tworzyć dla was content, więc teraz jestem po prostu zobligowany, żeby jako mesjasz dobrej gry podać wam 7 powodów, dlaczego koniecznie musicie zagrać w Valheim. Jeśli nie macie z kim, to wbijajcie na Discorda i tam możecie dołączyć do naszego serwera. A i zapomniałbym, z góry przepraszam za moje seplenienie, po prostu niedawno założyłem aparat i tak to będzie wyglądało przez najbliższe 2 lata. Klimat. Absolutna rewelacja. Nordycki klimat, prosta grafika zahaczająca o pixel art i świetna gra oświetlenia. Jako totalny nowicjusz, przechadzając się w nocy bez dobrego ekwipunku, czujesz niepokój, wokół słyszysz dziwne odgłosy, a ty będziesz tylko marzył, żeby zaszyć się w ciepłym i przytulnym domku. Przyrównałbym to do przemierzania lasu pod starym obozem w Gotiku. Jest równie niepokojąco, ale za to jak klimatycznie. Co więcej, krainy występujące w Valheim są zupełnie różne od siebie i każda charakteryzuje się czymś innym, a w dodatku w każdej spotkacie nieprzyjazne stwory, które tylko świecą oczami w pobliskich krzakach. No i nie można zapomnieć o zakapturzonym wędrowcu, który będzie spoglądał na was z ukrycia. Oby więcej takich klimatycznych feature'ów w grach. Fizyka budowania. Wielokrotnie słyszałem, że sposób obliczania wytrzymałości budowli w Valheim jest imponujący. Absolutnie się zgadzam. W tej grze nie postawimy dachu czy podłogi w powietrzu. Wszystko musi być podparte odpowiednią konstrukcją. Po nakierowaniu celownika na budowany obiekt widzimy odzwierciedlenie jego wytrzymałości w postaci koloru. I gdy jest czerwono, to wiedz, że to jebnie. Tak naprawdę fizyka, z której skorzystali twórcy Valheim, dodaje dodatkowej głębi budowaniu. Jest swego rodzaju minigierką. W Minecrafcie mogliście postawić klocka gdzie chcieliście i jak chcieliście, a w Valheim musicie zaplanować budynek, najpierw zbudować konstrukcję, a dopiero na sam koniec zająć się wykończeniem w postaci dachu i bardziej wymyślnych architektonicznych formacji. Genialna sprawa, która może nie zawsze idealnie oddaje rzeczywistość, ale jest na tyle dobrą symulacją, że doskonale uzupełnia, a wręcz wzbogaca proces budowania. Progres i eksploracja. Jakby tego było mało, w Valheim czeka was również świetna eksploracja. Właściwie wszystko w grze polega na eksploracji. Jeśli chcecie progresować, zdobywać nowe materiały, nowe sprzęty, ciekawsze obiekty do postawienia itd. Świat w grze jest generowany proceduralnie, więc nigdy nie wiadomo, gdzie spotkacie potężnych bossów, gdzie traficie na mokradła, czy gdzie natraficie na smoka. W każdym razie po zabiciu maszkary i po podniesieniu nowego obiektu, od razu odblokują wam się nowe receptury. I dla mnie osobiście jest to bardzo prosty i bardzo intuicyjny system progresowania. Do tego każdy z przeciwników charakteryzuje się innymi atakami i jest podatny na inne typy obrażeń, więc na przykład wyruszając w określony teren warto odpowiednio się przygotować przez uważanie mikstur, założenie odpowiedniego typu broni i przyrządzenie pożywnej kiełbasy. I to nie jest jakieś moje widzimisię, bo ja tak sobie postanowiłem. Przygotowania są naprawdę bardzo ważne i bez nich będziecie ginęli bardzo często, a gdy zginiecie, to tracicie właściwie wszystko do momentu, aż nie dobiegniecie z powrotem do miejsca swojej śmierci i nie podniesiecie przedmiotów, które dropnęliście. Stopień trudności Valheim potrafi zaskoczyć i nieraz mocniej zaciśnięcie rękę na myszce, a w najgorszym wypadku pofrunie ona w stronę najbliższej ściany. Nic dziwnego, myśl o tym, że czeka was godzinna podróż po morzu, do lokacji waszej śmierci potrafi wzbudzić najgorsze instynkty. A jeszcze gorzej, jeśli wiatr wieje wam w twarz i nie jesteście nawet w stanie jakoś płynnie się poruszać w stronę waszego miejsca pochówku. Fizyka obiektów i jej potencjał. W Valheim zaimplementowano także fizykę różnych obiektów. Każdy ważniejszy obiekt posiada swoją masę i widać to chociażby po zachowaniu wózka, do którego możecie pakować przeróżne towary. Im więcej materiałów, tym jest on cięższy i nieco trudniej przeprowadzić go przez nierówności terenu. Prawdziwa zabawa jest jednak przy ścinaniu drzew. Spadające kłody niszczą krajobraz oraz mogą nas zabić, o czym przekonałem się na jednym ze streamów, z którego klip stał się bardzo popularny, więc jeśli macie ochotę obejrzeć, to zapraszam na Twitch TV, na kanał altermmo.pl. Natomiast jeśli chodzi o same drzewa, to ja już ten potencjał widziałem, gdy grałem w New World. Tam również wizualnie świetnie się to prezentowało, a co dopiero, gdy jest tam zaimplementowana również fizyka i faktycznie możemy otrzymać obrażenia od tych drzew. Jednak dysponując taką fizyką, zwróćcie uwagę, jaki to ma potencjał również w innych aspektach gry. Nie wiem, na ile katapulty są zgodne z nordyckim lore, ale chociażby tutaj widzę zastosowanie, bo takie wystrzeliwane głazy mogłyby po prostu siać postrach wśród szeregu wrogów lub rozbijać wrogie budynki, tudzież po prostu krajobraz. I to byłoby naprawdę coś.
albo pułapki z kłodami przywiązanymi nad bramą jakiejś fortecy, które w każdej chwili mogą zostać spuszczone na głowę szturmujących wrogów. Nie jestem fachowcem i nie znam ograniczeń silnika Valheim, ale czuję, że można jeszcze coś z niego wyciągnąć. Rozwój postaci. W Valheim został zaimplementowany mój ulubiony model rozwijania naszego bohatera, czyli żeby stać się mistrzem w jakiejś aktywności, wystarczy po prostu ją praktykować. Na ten moment rozwijanie skilla w Valheim powoduje np. wolniejsze zużywanie staminy, nieco więcej obrażeń z danej broni czy wyższe skoki, ale osobiście widzę tu spory potencjał. Mowa oczywiście o jakichś drzewkach talentów czy bardziej wymyślnych skillach. Mam nadzieję, że twórcy zajmą się tematem tym bardziej, że każdą umiejętność możemy rozwinąć aż do 100 poziomu, a uwierzcie mi na słowo, że jest to bardzo dużo, tym bardziej, że każda śmierć powoduje zredukowanie części umiejętności. No i w ramach zajawki wspomnę tylko, że w plikach gry doszukano się takich umiejętności jak magia lodu oraz magia ognia. I na pewno będzie ciekawie. Multiplayer. Przyjemność z rozgrywki w Valheim spokojnie można pomnożyć razy 2 lub 4, jeśli gracie na serwerze z innymi. Niekoniecznie musicie wspólnie biegać niczym drużyna pierścienia, ale wystarczy sama świadomość obecności innych wikingów. Wyobraźcie sobie, że wybieracie się w dziką podróż w jeden z najdalszych zakątków waszej mapy. Spotykacie standardowe punkty wygenerowane przez grę, takie jak dungeony, krypty i inne, ale dostrzegacie też, że ktoś już je zeksplorował. Kawałek dalej okazuje się, że ten teoretycznie dziki i nieskalany ludzką obecnością region jest już skolonizowany, a ktoś postawił sobie w nim już przepiękną chawirę. To jest właśnie piękne, inni gracze dostarczają nowej wartości do mechaniki eksploracji, nigdy nie wiecie, czego się możecie spodziewać. Inna sprawa, że możecie organizować sobie wszelkiego rodzaju eventy, takie jak walki w Koloseum, czy chociażby wypady na bossów po raz pierwszy. Wspólne odkrywanie mechanik tych skurczybyków sprawia sporo radości, dlatego też w tym materiale wideo postaram się ograniczyć spoilery do totalnego minimum. Warto wspomnieć również, że Valheim jest dość kiepsko zoptymalizowany pod kątem FPS-ów oraz komunikacji klient-serwer, a więc o masowych bitwach wikingów można póki co tylko pomarzyć, a jeśli ktoś ma słabszy komputer, to może pomarzyć również o jakichś bardzo rozbudowanych osadach, ponieważ ilość FPS-ów, gdy budynków wokół jest bardzo dużo, spada po prostu do wartości niegrywalnych. Cena i rozbudowany Early Access. 72 zł. Tyle zapłacisz za grę, która dostarczy wam około 60 do 80 godzin kontentu polegającego na zdobywaniu nowych przedmiotów, ekwipunku i szlachtowaniu kolejnych stworów oraz nieskończoną ilość godzin dla urodzonych budowniczych. Tworzenie wymyślnych konstrukcji z uwzględnieniem fizyki jest mega przyjemne i sam spędziłem na tym najwięcej czasu. Możliwość złapania oddechu w własnej, przytulnej chacie, w której wesoło trzaska ogień, jest nieoceniona po ciężkiej wyprawie, w której ledwo uszliśmy z życia. Valheim w momencie nagrywania tego filmu zakupiło już przeszło 5 milionów osób i każde z nich wie co dobre. No i teraz pytanie do twórców, co oni postanowią zrobić z tym budżetem? Czy będą rozwijać Valheim dalej, czy też postawią na zupełnie nową grę z nowym silnikiem, lepszym silnikiem i tworzoną w większym zespole, ponieważ trzeba przypomnieć, że Valheim początkowo był tworzony tylko przez jednego dewelopera. Natomiast jeśli macie ochotę na więcej materiałów z gier multiplayer lub MMO, to zapraszam na moją stronę altermmo.pl, a jeśli chcecie wspólnie zagrać z nami na serwerze Valheim, to wejdźcie na naszego Discorda, link w opisie. A póki co dziękuję za uwagę i koniecznie do następnego. Trzymajcie się. Psst, kierowniku, wbij na Discorda.